No i jest. Dotarła paczka z częściami domotanowymi. Gazetka położona na górze, żeby nie było widać adresu Brachola ani mojego, ale jest nareszcie. I czas odpakować, wyciągnąć to, o czym mówiłem jeszcze w zimie, że będę miał ochotę to kupić. Aha, jeszcze trochę trzeba się dokopać. Normalnie jak w kopalni, tak to Bracho zapakował. Czy już i tak jest wyjęta fura lumpów? Jakiś łakoci i wszystkiego, ale tu już widać, jak coś wystaje. Ta-dam! Jeszcze werbelek. Śliczne. Wygląda na to, że dotarło niepołamane. Okej, biorę to do siebie do chaty, odpakuję. Zobaczę, jak wygląda bez folii. No i proszę Państwa, to jest to. Takie trochę unboxing wideo wychodzi z tego, YouTube'owe. Ale to jest moja nowa zabawka do motocykla. Stal nierdzewna. Jakaś tam kategoria stali chirurgicznej to jest. Mam nadzieję, że dzięki temu wystarczy ją czyścić co jakiś czas wodą z kwaskiem cytrynowym z kamienia kotłowego i poza tym będzie cacy. Nie zdejmuję tutaj tej folii z tego, bo to jest na gumki, żeby mocowania nie latały i nie porysowały mi tych ślicznych rurek. Na oko wszystko wydaje się, że będzie pasować. I to... Aha, jeszcze w zestawie mam uszczelkę do puchy. Uszczelki zagniatane do cylindra, czyli tutaj na górę 4. O. Dwie naklejki dorzucili. Smycz. Jeszcze swoją reklamówkę, bo mają tam od zarąbania w swojej ofercie różnych innych gadżetów do wydechów. I tyle wychodzi. 162,98 w tej chwili. I jak ostatnio liczyłem według kursu sprzed kilku dni, to to już nie kosztuje teraz. Przy tym kursie funta to nie kosztuje już 1000 zł, tylko tam niecałe 800. Za taki śliczny nowy kolektor, który mam nadzieję zakończy moje problemy z rdzewieniem układu wydechowego. Jeszcze kilka innych gadżetów jest, ale to na inny filmik. I tutaj, tak powiem, jak teraz będę miał tylko wolny dzień i ładną pogodę i kogoś, żeby mnie odwiózł z powrotem, to podskakuję do kumpla, żeby mi to zamontował, bo sam po prostu nie będę się w tej chwili w to babrał, ponieważ nie mam absolutnie czasu na to. Jestem i dzień, dwa, czasami trzy w chacie, a nie mam po prostu tutaj warunków w tej chwili przy tej pogodzie, żeby na podwórku wykręcać szpile z cylindrów, żeby odczepić górę, bo tę część odkręcić to jest pikuś, natomiast tutaj to jest już spory stres, żeby przypadkiem nie ukręcić przy cylindrze szpilki. A wiem, że mój kumpel to zrobi dobrze, będzie cacy i myślę, że mój motocykl teraz się pozbędzie pługa i stelażu pod pług. No bo jak mam takie fajne rurki, to po co je ukrywać? Będzie wystawały rury z przodu, żeby było ładnie i dookoła moje gmole. Także moto będzie miało trochę inny wygląd. Będzie jeszcze mniej sportowy, jeszcze bardziej turystyczny. Trudno
Natomiast usunięcie stelaży od pługa de facto da lepsze możliwości na torze, bo te ustrojstwa mi non-stop przerowały po asfalcie, jak się bawiłem na torze. Teraz jedna taka uwaga istotna. To jest prezent od Was. Dzięki. Od wszystkich oglądających ten kanał, przychodzący tutaj. Pewnie zauważyliście, że już od jakiegoś czasu na kanale u mnie się włączają reklamy. To jest chyba od wrzucenia filmu o moim wyjeździe na północ, tam na Litwę, Łotwę, Estonię. Tam dorzuciłem filmik, który wymusił pojawianie się reklam na jednym z filmów moich. No i tak musiałem zostać partnerem YouTube'a, żeby móc z tego korzystać. Przeczytałem wszystkie regulaminy, wszystko stwierdziłem, dobra. Jak już rzucam te filmiki, to chociaż mogę z tego trochę kasy dla siebie uszczknąć. I ta kasa płynie, to nie są żadne kokosy. Nie wolno mi mówić dokładnie ile, ale na pewno nie jest to na tyle, żeby móc rzucić regularną pracę, nie przy rozmiarze mojego kanału. Ale klikacie. Dzięki serdeczne za to. Dziękuję wszystkim, którzy na kanale klikają na reklamy na filmie i tam w prawej kolumnie koło filmu i na banery, cokolwiek. Z tych klików ja faktycznie dostaję pieniądze i w tej chwili z tych klików się uzbierało na tyle, że mogłem sobie kilka gadżetów do motocykla kupić. Między innymi te rury. Te rury są, uważam, w całości sfinansowane z wpływów z reklam. Tak, nawet po odjęciu podatków, bo niestety trzeba płacić podatek za to, co z YouTube'a przychodzi. I dziękuję Wam bardzo za ten prezent. No, można powiedzieć, że na Wielkanoc, bo w zasadzie za miesiąc już mamy zająca. Czyli dzięki Wam wszystkim za fantastycznego zająca, dzięki za subskrypcję do kanału, dzięki za klikanie na te reklamy, dzięki za oglądanie dalej moich blubrów. I na razie tyle ten filmik i mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł nakręcić filmik z tymi rurkami już zamontowanymi do mojego moto. Będzie fajnie. Hej, dzięki jeszcze raz.